Drugi film, który Państwo dzisiaj zobaczycie, to film pod tytułem Palec Boży. Film Antoniego Krausego, wówczas bardzo młodego reżysera, ale mającego już na swoim koncie kilka filmów telewizyjnych. On te filmy realizował w klimacie, w takim nurcie tak zwanego małego realizmu. To był nurt, który zanim został zaanektowany przez kino, był nurtem przede wszystkim literackim i miał swoich artystów i miał swoich rzemieślników. Krause korzystał z jednych i z drugich. Tutaj mamy takie nazwy jak Marek Nowakowski, jak Kornel Filipowicz, jak Leszek Płażewski, jak Jan Himmelsbach. Świetne teksty, najczęściej krótkie, które skupiały się na takich problemach życia codziennego. Kino wczesne bardzo często uważało, że, zwłaszcza zrażone tym etapem socjalistycznym, że tak zwany szary, przeciętny człowiek no nie jest jakimś ciekawym obiektem, nie jest czymś ciekawym. Literatura małego realizmu, a później reżyserzy, którzy zaczęli adaptować te teksty, przywrócili temu tematowi, temu pojęciu pewną rangę. Krause był jednym z nich. W ramach tego nurtu powstały trzy jego filmy. Monitu rok 69, Piżama 71 i Meta 71, ale premiera tego filmu się odbyła 9 lat później, w roku 80. To kino małego realizmu to było takie kino, które portretowało środowiska zamknięte. Prowincjonalne miasteczka, jakieś oddalone dzielnice wielkich miast, środowiska ludzi z marginesu, ludzie bardzo skromni, bardzo prości, bardzo przeciętni, bardzo banalni. Czasem jakieś menele, czasem jakieś lumpy, jacyś kombinatorzy. I to są ludzie mali, więc ich problemy też są pozornie małe. Tylko że dla nich te małe problemy są czasami problemy na skalę życiową, na wagę życiową. Ta rzeczywistość pokazana w tych filmach jest nędzna, ale jednocześnie nie jest karykaturą. Tutaj nie chodzi o to, żeby pokazać coś w krzywym wieśle, się z tego zaśmiać i uznać, że no okej, świetnie, my tacy nie jesteśmy, więc generalnie jest fajnie. Tylko żeby się zastanowić, dlaczego ludzie żyją w takich warunkach i dlaczego ich jedynym problemem jest to, że nie wiem, mąż sobie w piżamie powinien jako aspirujący do wyższego statusu. To nie do końca o to chodziło, żebyśmy się poczuli jako widzowie lepiej. Chodziło o to, żebyśmy zobaczyli, że no, ogromna część tego narodu i tego kraju żyje jednak warunkami i problemami, które w jakiś sposób jednak urągają pewnej ludzkiej godności. Krause dawał bardzo wierny, bardzo uczciwy, bardzo prawdziwy portret tych środowisk, które do tej pory w kinie znajdowały jednak swoje bardzo, bardzo rzadkie miejsca. Te skromne, proste fabuły pełniły taką funkcję metagimiczną. Mówiąc o pewnym wycinku rzeczywistości, pewnym konkretnym bohaterze czy rodzinie, tak naprawdę pokazywały pewne ogólne mechanizmy. Bo kiedy widzieliśmy w Mecie kombinatora, który nie pracując, ale oszukując, handlując walutą, zachowując się nieuczciwie i niemoralnie, tak naprawdę zyskuje dużo, dużo więcej niż jego uczciwy, ale niezaradny przyjaciel, który nie potrafi po prostu podjąć pewnych działań ze świadomym, że one są nieetyczne. No to coś tutaj było nie tak. Jeśli widzieliśmy, że kombinator wygrywa, a ten uczciwy człowiek no nie jest w stanie utrzymać rodziny, nie jest w stanie zarobić na naprawdę bardzo skromne życie. Ten mechanizm przecież działał wtedy zawsze. Monidło mówiło z kolei o takiej naiwności prostych ludzi, którym wędrowny harnasz wciska na siłę, takie malowidła przygotowywane z fotografii. Straszne kicz, jeszcze niedawno można było czasem to zobaczyć w mieszkaniach starszego pokolenia. Piżama opowiadała o aspiracji robotników, którzy chcą się wznieść na wyższy poziom. Tutaj symbolem tego wyższego poziomu ma być sypianie w piżamie. Żona robotnica chce narzucić mężowi robotnikowi właśnie to sypianie w piżamie jako taki symbol wyższego statusu, ale nie zauważa, patrząc tylko i wyłącznie na te zewnętrzne, pozorne sprawy, zupełnie nieistotne, nie zwraca uwagi na takie podstawowe nawyki cywilizacyjne. Ten mąż, owszem, zgadza się spać w piżamie, ale na przykład się nie myje przed pójściem do łóżka, a jego mycie poranne wygląda tak, że już ubrany ochlapuje sobie twarz zimną wodą. No, trudno to uznać za jakiś nawyk higieniczny. Meta z kolei mówiła o takim właśnie kombinatorze, niebieskim ptaku, który zalęga się w mieszkaniu dawnego kolegi ze służby Polsce i tak naprawdę wygryza tego kolegę z jego własnego domu. Zdobywa względy jego żony, zdobywa względy jego dzieci, szastając pieniędzmi, powoduje, że zmieniają się reguły etyczne, normy etyczne panujące do tej pory w tej rodzinie. Antoni Krause
tak tłumaczył dziennikarzowi filmu, dlaczego wciąż wraca do tego typu tematów. Mówił tak. Miałam okazję dość dobrze poznać ludzi żyjących niejako na peryferiach naszej rzeczywistości. Jest w nich szczerość i autentyzm. Cechy dość rzadkie we współczesnym świecie. Proszę spojrzeć na mieszkańców wielkich miast, zwłaszcza na inteligencję. Na ogół nauczyli się kryć swe odruchy i uczucia. Udało mi się zawrzeć w moich filmach jakieś cząstkowe prawdy o tych ludziach, o ich zachowaniach, o sposobie bycia. Są to jednak mikroobserwacje zamknięte w ręce tak zwanego małego realizmu. Chciałbym w przyszłości przełamać te granice, dotrzeć do głębszej prawdy o ludzkim życiu. I reporter wtedy zapytał, czy taką próbą będzie właśnie Palec Boży? Kraus odpowiedział, mam nadzieję, że tak. Ten film został zrealizowany w roku 1972. Był pełnometrażowym debiutem Antoniego Krausa. I był też adaptacją nieopublikowanej wówczas noweli bardzo mało znanego prozaika Tadeusza Zawiruchy. To był właściwie samouk, wychowany w domu dziecka, który w czasie, kiedy został zrealizowany ten film, pracował jako urzędnik w jakiejś firmie przewozowej. Natomiast nadsyłał swoje nowele zespołom filmowym. Kiedyś był taki zwyczaj, że bardzo często kupowano jeszcze niepublikowane teksty jako nowele, która mogła się stać materiałem do przyszłego scenariusza. I tak też się stało z nowelą pod tytułem Selekcja, opartą na motywach biograficznych, autobiograficznych Tadeusz Zawiruchy. I tym, co zafascynowało w nim młodego Krausego, był fakt, że ta nowela się w ogromnej mierze stykała z jego własnymi doświadczeniami, że w jakiś sposób dotykała problemu, z którym on się musiał zmagać jako młody człowiek, aspirujący do tego świata filmu, marzący o tym, żeby samodzielnie tworzyć, żeby samodzielnie powiedzieć coś ważnego. I pociągało go również właśnie połączenie tego małego realizmu, taki bardzo wyraźny, bardzo uczciwy, czasem wręcz naturalistyczny opis pewnych prowincjonalnych środowisk i mechanizmów panujących na rozmaitych szczeblach, z taką deformacją, którą można było potraktować jako metaforę. Tutaj główny bohater zapada na chorobę psychiczną i w związku z tym jego ogląd świata, jego obraz świata no nie jest takim oglądem, obrazem jak normalnego człowieka. Więc tutaj z jednej strony mało realizm, a z drugiej strony jakby odbicie tego bardzo realistycznego świata przefiltrowane przez umysł chorego z nieszczęścia tak naprawdę człowieka. Ta nowela Selekcja opowiadała o chłopaku, który obsesyjnie pragnie zostać reżyserem filmowym. Kilkakrotnie zdaje do szkoły filmowej, ale nie dostaje się, ponieważ jako jedyny z kandydatów nie potrafi udawać. Zapytany o ocenę filmu, którą mu pokazano na egzaminie, mówi to, co myśli. Mówi, dlaczego mu się ten film nie podoba, punktuje po kolei jego błędy, podczas gdy należało komisji oczekiwać jakiegoś schematycznego myślenia, jakiegoś schematycznego zachowania. I on próbuje kilkakrotnie przebić się do tego środowiska, o którym marzy. Ma wrażenie, że tylko będąc artystą jest w stanie powiedzieć coś ważnego, jest w stanie dotrzeć do ludzi, ponieważ inaczej nie będą go słuchali. On każdą klęskę, każde niepowodzenie traktuje nie po prostu jak pewien punkt w życiu, no nie udało się, trudno. Jest kilka innych fajnych sposobów na realizowanie samego siebie i na zrobienie czegoś dobrego, tylko traktuje to jako taki wyznacznik własnej wartości. Jeśli to mi się nie udało, znaczy, że jestem kompletnie do niczego, nie mam absolutnie nic, nie potrafię się przebić, nie uda mi się już absolutnie nic. To jest takim wyznacznikiem, pierwszym podstawowym warunkiem, który należy spełnić, żeby życie toczyło się dalej. Te okresy pomiędzy poszczególnymi egzaminami traktuję jak wegetację. Próbuję je przetrwać, gdzieś tam łapiąc jakieś niezbyt istotne, nie sprawiające przyjemności roboty, właśnie robota, a nie praca. Przeczekać ten czas, kiedy będzie mógł znowu stać do egzaminu. Przeczekuje go w coraz gorszych warunkach, w coraz gorszej sytuacji psychicznej, aż w końcu popada w chorobę psychiczną i wiemy, że już raczej mu się nie uda. To, co pociągało Krausego tutaj w tej noweli, to takie obsesyjne dążenie chłopaka, które stawało się metaforą pewnej sytuacji. Sytuacji marzycieli, nie umiejących zadać własnych ograniczeń. Ludzi, którzy tak głęboko czegoś pragną, że brak spełnienia w tej dziedzinie powoduje, że właściwie każda inna dziedzina też jest przed nimi zamknięta. Z jednej strony
pewne ogólne mechanizmy, z drugiej strony ta metaforyczna sytuacja tego młodego bohatera. Krause też chciał spróbować takiego kontaktu z kinem wizyjnym. Chciał połączyć ten mały realizm z takimi sekwencjami obrazującymi stan psychiczny głównego bohatera. Chciał sfilmować obłęd, pokazać jak wygląda obłęd. I co zrobił? Oczyścił tę nowelę, zawierał to dość obszerną z pobocznych wątków. Niewiele bardzo wiemy o dzieciństwie, o młodości głównego bohatera, niewiele też wiemy o jego pozostałych kontaktach międzyludzkich. W centrum znajduje się ten szkielet fabularny, czyli te poszczególne egzaminy, do których on podchodzi. Z tym, że tutaj już nie są to egzaminy na serię filmową, są to egzaminy do szkoły aktorskiej. Bohater marzy o tym, żeby zostać aktorem. Kolejne egzaminy są takim leitmotivem filmu. I z każdego z nich bohater wychodzi coraz bardziej złamany, coraz bardziej zniszczony, aż w końcu popada w szaleństwo i zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Krause mówił, że w debiucie filmowym, debiut filmowy nakłada na reżysera pewien obowiązek. To nie jest taki film, gdzie można sobie zrobić, nie wiem, komedię albo świetny film kryminalny, bo się umie. W debiucie trzeba powiedzieć coś ważnego, wyznaczyć jakieś swoje credo. Powiedzieć to jedno zdanie, które jest takim mottem życiowym. Trzeba udowodnić, że przemyślenia danego twórcy są godne szacunku, są ważne. Cóż więc mówi w palcu Bożym? Co pokazuje? Co się dla niego okazuje ważne? Więc pokazuje przede wszystkim Polskę przełomu lat 60. i 70. z punktu widzenia młodego, wrażliwego, pełnego ideałów człowieka. Ten film jest kolorowy, ale jak Państwo zobaczycie, ta rzeczywistość zapisana na taśmie się wydaje taka wyszarzała, taka brudna, taka wymięta. Bohaterowie są też tacy wyszarzali, wymięci, wydają się być wiecznie zmęczeni. Nawet piękne kobiety wydają się tutaj być takimi namalowanymi lalkami. Nic w nich nie ma czystego, ładnego. Każdy się wydaje być skażony jakimś takim czymś niefajnym, niedobrym, nieładnym, co krąży w powietrzu i właściwie otula ludzi jak magma. Tego się nie można wyszarować, nie można się umyć. To jest w powietrzu, przenika do ludzkich umysłów i do ludzkich ciał. Ta Polska nie ma w sobie nic ładnego. To są brudne ulice, to są brzydkie knajpy, jakieś ohydne, paskudne sale, jakieś brudne dworce, na których manele naciągają innych ludzi na wódkę. Nie ma ani jednego miejsca w tym filmie, w którym się można poczuć spokojnie, bezpiecznie. Ani jednego miejsca, które robi wrażenie czystości, ciepła, gdzie się można zanurzyć, odpocząć, przestać być napiętym, przestać oczekiwać ataku zewsząd, gdzie się można przytulić, gdzie można się poczuć bezpiecznie. I to nie jest kwestia pieniędzy, bo nawet ci, którzy mają te pieniądze, nie są w stanie jakoś ogarnąć, opracować świata wokół siebie. Ten świat jest zabałaganiony, chaotyczny. Nic do siebie w tym świecie nie pasuje. W żadnym z ludzkich życiorysów, które tutaj widzimy. Bohater nigdzie dla siebie nie znajduje przestrzeni, być może dlatego tak rozpaczliwie pragnie zostać aktorem. Bo będąc na scenie może kreować rzeczywistość, może ją stwarzać. Kreować ją na swój obraz i podobieństwo, robić ją, czynić ją taką, jaka jemu będzie odpowiadała. W faktycznym, rzeczywistym, realnym życiu robić tego nie może. Nie może wprowadzić w życie swojej wizji. To jest też nawet taki moment, który mnie niesie nadzieję. On się w momencie zahacza w takim teatrzyku studenckim, bardzo przypadkowo. I się okazuje, że nawet tutaj, na to miejsce, gdzie on mógłby się dużo nauczyć, gdzie mógłby rzeczywiście jakoś zdobywać te aktorskie szlify, też nie jest miejscem, które przynosi mu spełnienie, bo okazuje się, że ci aktorzy i reżyser tego teatrzyku nie słuchają się wzajemnie, nie rozumieją, nie mają więcej współpracy. Że tak naprawdę jedyne, co zależy na sztuce, na prawdziwej sztuce, na mówieniu czegoś ważnego, jest ten Tadeusz, ten główny bohater. A ci ludzie, koledzy, którzy pracują w tym teatrze, traktują to jako swego rodzaju pozor, formę rozrywki, nie wiem, sposób na kontakty towarzyskie, ale nie traktują tego w sposób sakrum. Dla Tadeusza Kasprzaka, bohatera filmu, teatr jest życiem i jest sakrum. I tutaj kolejny bardzo ważny temat, o którym mówi Krause. On mówi o rolach. O rolach, które ludzie przyjmują w życiu do tego stopnia, że przestają już odróżniać, co jest rolą, a co jest faktycznym bytem. Sami przed sobą zaczynają udawać, że są faktycznie takimi ludźmi, jakich na co dzień grają. Jest taki bardzo ważny moment w tym filmie, w którym bohater przychodzi do aktora,
jednego z członków komisji, która go oblała na egzaminie i tłumaczy temu aktorowi, że zwraca się do niego z prośbą o radę, o jakąś wskazówkę, jakiś kierunek, dlatego że on wydawał mu się tym członkiem komisji, który był życzliwy. A ten aktor mówi, no proszę pana, to była moja rola, uśmiechać się życzliwie. Ja się tak uśmiechałam do wszystkich. To była moja rola. Ja ją zagrałem, tak samo jak gram codziennie rola w teatrze. Ten, kto wydaje się być właśnie taką osobą wspierającą, również gra pewną rolą. Takim największym, najbardziej dramatycznym przykładem hipokryzji jest scena trzeciego egzaminu. Zwróćcie państwo na nią uwagę, opuszczę ją bardzo starannie. Tadeusz tutaj prezentuje niezwykłą, genialną adaptację wiersza przed komisją, w której są właściwie sami konformiści, jakaś taka banda ludzi z uznanymi nazwiskami, którzy albo nie rozumieją chłopaka, albo udają, że go nie rozumieją. Traktują go z góry, jak dziecko, jak taki kolejny byt, który tam przyszedł, ma powiedzieć swoje i wyjść, i kompletnie jest im obojętny. To nie na tym ma polegać sztuka, że my odwalamy swoje i wychodzimy. Nie na tym ma polegać nauczanie, nie na tym ma polegać jakikolwiek zawód, który ma w sobie misję. I on się spodziewa tego, że rzeczywiście zostanie aktorem i będzie ze sceny wypowiadał pewne bardzo ważkie prawdy, które wypowiada przed tą komisją. A oni to wszystko mają kompletnie w nosie. I ta ich obojętność, ta ich pogarda, to patrzenie na dorosłego, ukształtowanego już mężczyznę z góry, przelewa szare goryczy. On wtedy dostaje ataku szału, mówi tej komisji wprost, co myśli o ich pozie, o ich udawanych pragnieniach i po ataku w trakcie tego egzaminu ląduje właśnie w szpitalu psychiatrycznym. Tadeusz chyba, dlaczego to aktorstwo jest dla niego tak ogromnie ważne? Dlaczego tak rozpaczliwie za cenę kolosalnych upokorzeń pragnie zostać aktorem? On się panicznie boi przeciwieństwa. On się panicznie boi banalności. On się panicznie boi tego zanurzenia w tym świecie małego realizmu. Zostanie urzędnikiem z maturą, który będzie wizytatorem chórów wiejskich i będzie pisał sprawozdania z tego, czy ten pan śpiewał ładnie, czy ta pani śpiewał brzydko. On tego nie chce. Jest inny, jest nieprzystosowany i ma takie wrażenie, że jeśli zostanie artystą, to będzie mu wolno więcej. To będzie miał prawo być innym, wrażliwszym człowiekiem niż cała reszta. Że tylko w ten sposób, znajdując sobie pewną niszę, będzie mógł funkcjonować w społeczeństwie głęboko konformistycznym, nasyconym sloganami, nasyconym pewnymi schematami. Jeśli tej niszy sobie nie wydrapie wręcz, nie zdobędzie, nie ma szansy przetrwać. To aktorstwo jest właściwie taką kwestią być albo nie być. Albo zostanę, w której będę żył, albo nie zostanę i żył nie będę, no bo co to za życie takie udawane, być takim jak wszyscy, robić to co wszyscy. I ta choroba psychiczna, którą Zapata staje się w firmie Frauzego właściwie metaforą człowieczeństwa, ponieważ wynika z bardzo prawdziwego i bardzo głębokiego przeżywania wewnętrznego pewnych rzeczy, pewnych stanów. Z takiej zgody w samym sobie na to, żeby te stany czuć, żeby czuć również niezgodę na otaczającą rzeczywistość. Ponieważ nie da się jej przeżyć na trzeźwo, jako człowiek tak zwany normalny, to choroba psychiczna jest takim filtrem, który pozwala widzieć ten świat troszkę innym niż ten, który faktycznie istnieje.